Cześć, ja jestem Tandel i witam was w kolejnym odcinku z gry Morrowind. Koledzy jeszcze nie wrócili z wykładów, więc może uda mi się jeszcze wyhaczyć te pół godziny. A więc tak, ostatnio wybieraliśmy się do Hlaout, więc... Aha, jeszcze zaraz włącz sobie bieg. I tak, no tutaj po drodze chyba, nie wiem, nie będzie nic takiego niebezpiecznego, może tam parę szczurów, o parę pędraków, no ale będziemy się tutaj szkolić oczywiście w toporze. No, dobra, zabity. No maś pędraka jeszcze będziemy brać ze sobą. I tak, tutaj, no tam widzę już jest zwiadowca Kwama, to on też nas zaatakuje. Tutaj, o, jest właśnie... zaraz, co to jest? Tutaj jest jakaś... siedziba przemytników i bandytów i właśnie nie jestem, nie wiem czy uda nam się tutaj cokolwiek zrobić. Chyba tutaj właśnie jest ten rękopis, o którym wam wspominałem ostatnio. Nie wiem, możemy spróbować sobie jedną osobę tutaj zabić. Zrobimy szybki zapis i wchodzimy. Zobaczymy jak nam pójdzie. No. O, już tam ktoś jest. A, spróbujemy się odrobinkę zakraść. Spróbujemy rzucić zaklęcie? A, pewnie, że spróbujemy. Ach, nie udało się. Znowu się nie udało. Znowu. I nic. Dobra. No trudno. To bierzemy to pod łapę i podejdziemy do niego. A dobra, nawet nie będzie dobre, jest spoko. No myślałem, że gorzej pójdzie. No ale w sumie racyjne, ja ostatnio grałem magiem, trochę próbowałem, bo nigdy nie próbowałem grać magiem, a to sobie weźmiemy. No i dość kiepsko mi tutaj szło już nawet z tym pierwszym. No te spodnie to może nawet weźmiemy. Tutaj... No, a niech też będzie dobra, no tutaj niech będzie, zostawimy mu rzeczy. Spróbujemy drugiego zabić. Zaraz pewnie, że spróbujemy. Chociaż może się trochę uleczymy. Mamy ten pierścień, mamy. Zrobiony pierścień uzdrawiania. My go sobie nałożymy tutaj. I leczymy. Tak, parę tutaj i chyba nie mamy go w szybkim wybieraniu, o ile dobrze pamiętam, więc od razu sobie ustawię. No właśnie, tutaj sobie zostawię miejsce, okno magii i zrobiony pierścień uzdrawiania. No, przywrócenie zdrowia od 1 do 5 punktów na siebie. Niezbyt dużo, ale no zawsze coś. To my tutaj idziemy dalej. Drugiego sobie też spróbujemy. Wow. O, dobra. Jakiś miałem strasznie głośno. O, amatorski wytrych to bierzemy i mamy amatorską sondę, czyli do odbezpieczania pułapek. 12.37, jeszcze mamy ten, mamy jeszcze udźwig, to sobie weźmiemy i idziemy dalej. Tutaj chyba ktoś, o właśnie, tutaj coś. Wow, też, o, jak nas walnęła. O panie. Ale na tym chyba już skończymy, ale tutaj chyba już skończymy, bo ja naprawdę się trochę jednak obawiam. Spodnie to też bierzemy. 178, no to jeszcze mamy trochę. Dobra, to wiecie co, na razie tutaj skończymy, bo ja naprawdę nie mamy ani tutaj w pierścień ładunków, ani nie chcę marnować jeszcze tych, no jak to się nazywa, nie chcę marnować miksturek, bo ich mamy mało. Chociaż w sumie może spróbujemy tego tutaj zabić. 5, szybki zapis. Mamy już jakieś ładunki? Nie, jeszcze nie. A to uda nam się rzucić, jak myślicie? Pewnie, że nie. Nie, mówię, no mamy za mały ten, no, za małe przywrócenie. Wow. No to było mocne walnięcie. Użyjemy tego dużego przywrócenia zdrowia. To działa? Nie działa. No to było blisko. Mówiłem, że nie chcę... O, niewolniczy klucz. No to będziemy mogli uwolnić więźniów. Nocki to podbojowy. Jeden do dwóch to nie ma co. Dobra, to...
tutaj na razie skończymy. A w sumie mogliśmy użyć sondy i ten i no jak to się nazywa i wytrycha, żeby pouczyć się zabezpieczeń. No ale tutaj mam właśnie niewolników, tutaj chyba w jakimś zadaniu trzeba ich tam ratować i tak dalej. Czy masz klucz do kajdan? Czy pozwolisz mi iść wolno? Tak, pewnie. Masz klucz? Czy wpuścisz mnie na wolność? No pewnie, do swojego niewolnika. Tak, Bahdrashi nie jest już w niewoli. Bahdrashi bardzo cię lubi. No pewnie, no 100 na 100. No, kto by mnie nie lubił przecież. I mamy Kadwasz niewolnika. No ale, ale to nie jest dużo wadze. Tutaj wszyscy mówią to samo, to ich od razu będziemy rozkuwać. Jest ich tutaj 5, no to tutaj rozkuj więźnia i jeszcze tutaj 2 jest. Tak, możecie wszyscy iść wolno. I ty też, iść wolno. Okej. To na tym chyba jednak skończymy. Tutaj jeszcze jest trochę. Chociaż dobra, już olewka, już pójdziemy, weźmiemy wszystko. Umiejętność bez zbroi wzrosła do 7 i umiejętność topu wzrosła do 41. Tu chyba już nikogo nie ma. Co my tu mamy? Buty... Nie... To nie... Nie, ale dobra, miecz sobie weźmiemy. I tak, tutaj już no, będą jakieś rzeczy, może jakieś cenne. Spatykowana skrzynia, tutaj nic nie ma. O, tutaj. Przywrócenie szczęścia to bierzemy, duże przywrócenie siły, o. To się może przydać, bo jak nam obniżą siłę, to obniży nam się udźwig i nasz atak. I co my tu mamy? Zwój pełnego kryształu Fygi. O, chwytanie dusz na 60 sekund. No to się na pewno nam przyda, to sobie zostawimy. Co my tu jeszcze? Więc nie... Patrzyłem? O! Tutaj mamy co? Suyama i... Zwój włamania Ondusiego. Otwarcie. No to weźmiemy. Jeszcze nie mamy zabezpieczeń na takim wysokim poziomie. A to się czasem może przydać, jak znajdziemy jakąś lepiej zamkniętą skrzynię. No później oczywiście nam to nie będzie potrzebne. Co tutaj mamy? Zepsuta mikstura ryby w wodzie. No to ma właśnie pozytywne i jak jest zepsuta, to znaczy, że ma jeszcze jedno negatywne, które tam dłużej działa. No złoto weźmiemy i tutaj chyba wszystko. Tutaj co jest? Żelazny pawęż, to nie. Doskonałe przywrócenie inteligencji, to weźmiemy, sprzedamy. Co tutaj jest? O, kolejny pełny kryształ Fygi, to też to bierzemy. I, a tutaj? Na ramiennik, ale to jest klasa pancerza duża, my mamy średnią. Zepsute miksura ryby w wodzie, to nie. Shane i Masty, to też nie. Tutaj mamy tarcze ze skóry neta. I kolejny pełny kryształ Fygi. No, dużo ich tutaj jest. Jest tylko znowu nic ciekawego. Dobra. Tutaj kolejne. Tutaj co jest? Krótki miecz żelazny. Ciężar wartość, a można wziąć w sumie. Tutaj co? Kolejne włamanie Ondusiego. O, cerodyliańska brandy, to jest cenne. I chyba tak samo jak Flynn ma tylko pozytywne efekty. Tutaj co mamy? Przywrócenie szczęścia, to bierzemy, zepsute mikstura powolnego opadania. To zostawiamy. Tutaj, o, tutaj więcej jest zwojów. Przywrócenie siły woli, to bierzemy. Hełm z wyprawionej skóry neta, to możemy wziąć, bo jest lekkie. Znowu pełny kryształ i włamanie Ondusiego. Tylko strasznie dużo tego mają. Zaraz do wody może za chwilę wejdziemy. Tutaj mamy co? Znowu włamanie Ondusiego i sztukę złota, a to zostawiamy. Włamanie Ondusiego czy kryształ Fygi? Znowu włamanie. Jeszcze pełno tego mają. O, i przywrócenie wytrzymałości, to też nam się przyda. Cyrodniejska brandy, Flynn i ten pancerz, to jeszcze weźmiemy. Jeszcze trochę miejsca mamy. I znowu włamanie Ondusiego. Strasznie tego dużo mają, niby tacy włamywacze, a potrzebne im zwoje do otwierania zamków. Jeszcze rozumiem te kryształy Fygi. Kolejna spotykowana skrzynia. Duże przywrócenie wytrzymałości też nam się przyda. Tutaj... Dwie zepsute mikstury, to tam nas nie interesują.
Przywrócenie szybkości i chwytanie dusz. Strasznie dużo tych chwytań dusz, to może, będzie można kilka sprzedać. A tu znowu cyrodygańska brandy. Zepsuta mikstura uleczenia choroby. To też nie. Jeszcze teraz zejdźmy pod wodę, zobaczymy czy coś tutaj jest ciekawego. Czas mało co widzę tutaj. Tu chyba nie ma nic. To, że w którejś chyba... no, w którejś jaskini, gdzieś na samym początku gry coś tutaj... coś było w wodzie, jakieś chyba pierścień jakiś był, trochę złota. Ale tutaj nic nie widzę ciekawego. Jeżeli coś było, no to jestem po prostu ślepy. No nic, no to wychodzimy. Nawet tu są schody. I tam idziemy dalej. Jeszcze sobie weźmiemy, spróbujemy to zaklęcie rzucić. O, proszę, udało nam się. I pewnie nam przywrócenie. Nie, zaraz, to jest przywoływanie, to jest przywrócenie. No, wzrosło o 13. No to nieźle. Ej, a czemu mamy ten miecz? Co jest? Ja chcę topór. O, tutaj jest właśnie. Wiedziałem, że gdzieś coś jest. Ha! Złoto bierzemy. Ciach, ciach. No i wiedziałem. Pierścień złodzieja. Zaraz zobaczymy, tylko wyjdziemy z tej wody. Ale coś mnie jakieś chrypa bierze. No, tu, no, gdzie ten pierścień? Tu jest pierścień złodzieja. Zwiększa się zwinność, szybkość i osobowość na 30 sekund. No. Może się na samym początku gry może się przydać do jakichś ucieczek, albo jakbyśmy chcieli gdzieś podróżować szybciej. O, atletyka wzrosła do 36. To jest też związane właśnie z szybkością poruszania się. Tutaj co mamy? Tutaj chyba łucznik będzie, o ile dobrze pamiętam. O, właśnie, tam chyba stoi. Idziemy. Wow, co ty masz? Ojejku. Trochę nas walnęła. Mamy to klasyczne przywrócenie zdrowia, to sobie łykniemy. Ale nie, ej, nie rób mi tak. No. Kurde. Wkurzone babsko. Co my tutaj mamy? O, hitynowy kirys. To jest nawet cenne. Możemy wziąć ze sobą. Ale znowu mamy kiepsko z życiem. Spróbujemy jeszcze zrzucić to zaklęcie. No nic, no to mamy jeszcze pierścień uzdrawiania, to trochę się uleczymy. Już parę ładunków się tam uzbierało. Poza tym jak używamy ładunków, to nam się zwiększa zaklinanie. Zresztą zaraz sobie zobaczę. Znowu dusza Fygi, Flin i żelazne Tanto. Ale już dość mało miejsca mamy w ekwipunku. Dobra, to jeszcze weźmiemy, bo tu mamy. I znowu to samo co przedtem. No to na pewno sprzedamy parę tych zwojów, bo nam wszystkie nie są potrzebne. Zepsute mi są do uleczenia choroby, to nie, sumiema nie. Tu patrzyliśmy już, a tutaj co jest? Zwykły amulet, przywrócenie wytrzymałości i znowu te same zwoje. No nic, dobra. To ja tutaj robię szybki zapis, bo nie pamiętam co tutaj dalej, to chyba tutaj będzie jakiś łucznik na moście. Jest most? Jest most, no to dobrze pamiętałem. No, to samo. Strasznie dużo tych zwojów tutaj mają. Dobra, i tak nas zobaczy, prędzej czy później. No tak teraz, no zepsuta mikstura to nie. Tak bardziej na dole są, to znaczy, że chyba mniej, to są mniej cenne z tego co zauważyłem. To jest mała klasa pancerza. Ktoś ten? Jeszcze nie. Dobra, to my lecimy z tym toporem szybko. Jeszcze raz szybki zapis, żeby było tutaj bliżej. Uwaga! I... no właśnie. Aś. No, dobra. Nieźle poszło. I to nawet szybko, a już dwóch się na nas rzuciło, matko. Aż mi się coś zrobiło. Amatorskie wytrychy, to je bierzemy. Stalowy sztylet, no to jeszcze weźmy, jeszcze trochę mamy miejsca. Strzały nic nie ważą, to bierzemy.
Hity nowe, kije, to jest to, bierzemy, potem będziemy sobie układać rzeczy, najwyżej zrobimy jakieś przemeblowanie, że tak powiem, w ekwipunku. Co tutaj jest? Zamknięte na klucz. To jest klucz niewolniczy, to już mamy. Właśnie, umiejętność zabezpieczenia wzrosła do 31. Ale w sumie to jest cen, co możemy wziąć. Tu nic nie ma, ale tutaj zamknięta skrzynia. I już jest otwarta, ale też pusta. No ale podszkoliliśmy się w zabezpieczeniach. To czyżby tutaj nie było tej książki? Tak jak myślałem. No, otwieraj się. No, dobra. I tak pusta była. Co tutaj? Przywrócenie zwinności, to bierzemy. Znowu włamanie Ondosiego, to bierzemy. Beczka, włamanie Fygi. Łapanie dusz Fygi. Hełm ze Skudneta, to nam niepotrzebne. Tutaj to tylko to bierzemy. A tutaj, no, kolejne. Pełny kryształ Fygi. Matko, ile tego oni mają? To bierzemy jeszcze topór. I... O, jeden się zregenerował. A tutaj chyba... Okej. No. Wejdziemy sobie szybciej. Ale teraz jesteśmy obciążeni, to dość wolno chodzimy. Ale mówi się trudno. No. Dobrze, to my tutaj już wszystkich obadaliśmy. A nie poszło tak źle, chociaż straciliśmy dwie mikstury. No ale mogło być gorzej, mogliśmy paść. Dwa razy było nawet blisko. A tak to nie stało się nic strasznego. Jeszcze spróbujemy to rzucić jeszcze ze dwa razy. No ale nic z tego. O, i nawet się zrobiło jasno, no proszę. I akrobatyka wzrosła do 16. Ile my już mamy? 3? Wow, 5. To nieźle. No to coraz bliżej do poziomu jesteśmy. Jeszcze 5 punktów. I będziemy mieli poziom. Potem będę musiał obadać, jak my tam co tam sobie wyszkoliliśmy, żeby zobaczyć, co tam jeszcze trzeba podszkolić, żeby mieć gwarantowane 5 punktów w jakiejś umiejętności. Kurczę, nie pamiętam, jak tutaj iść. Chyba gdzieś tam, zaraz tutaj chyba woda powinna być i będzie droga do Hlaout. A potem z Hlaout się przeniesiemy... Znaczy nie z Hlaout. To jak to zadanie, to tam chyba będziemy musieli popłynąć do jeszcze innego miasta. I stamtąd się właśnie, stamtąd użyjemy tego pierścienia przeniesienia, żeby się szybko przenieść, nie tracąc czasu w grze. Matko, już kondycji nie mamy, więc mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje, bo nas pewnie powali. No, dobra. No to my już chyba powinniśmy niedługo tutaj widzieć właśnie Hlaout. Tutaj są drogowskazy, to tam właśnie nas prowadzą w te wszystkie miejsca. Tutaj nawet drogę mamy. No to jest okej. To jest chyba nadal region gorzkiego wybrzeża. O właśnie, skoro my mamy tak mało, to użyjemy sobie tego pierścienia złodzieja. O, i zwiększymy sobie zwinność i szybkość. To tak niby nic, ale tak trochę chyba minimalnie będziemy szybciej biec. Jak mi się przynajmniej wydaje. No. Zwinność, właśnie widzicie, zwinność, szybkość i osobowość nam wzrosła o 5 punktów. No to dobra, to my biegniemy. Chyba za tymi tam drogowskazy są, to za tymi drogowskazami chyba już Hlaout powinno być. Ile jeszcze mam czasu? A chyba ujdzie. No, dobra. Tutaj już powinno... O, właśnie, już widać Hlaout. Dobrze. To tak, to tutaj posprzedajemy sobie te rzeczy. I chyba jednak tutaj nie można sprzedać tego... No, jak to tam się nazywa? Tego księżycowego cukru, ani skumy. To tak, my tutaj... Jeszcze będziemy tutaj parę razy, to ten... Na razie interesuje nas to miejsce. To jest Mordownia Grubego. To tutaj sobie od razu załatwimy szybko jedną misję. I może sprzedamy parę rzeczy. Handel. No matko, przemytnicy i... Nie chcą skupować od nas księżycowego cukru. Ale tak jak myślałem. Skuma, księżycowy cukier i teraz handel. No on też ma trochę więcej tej kasy, bo mam ten mod wgrany. No tak, to też, to strzały zostają, to sprzedamy, ten hełm, te hełmy, zbroja, kolejna zbroja,
spodnie, szata. Szata nam niepotrzebna, buty nie. A te pieśnie to raczej nam się przydadzą. I teraz mikstury przebadajmy sobie, co do diejskiej będzie, co zostanie, niewidzialność niech będzie, przywrócenie wytrzymałości, przywrócenie inteligencji może sprzedamy, przywrócenie siły woli sprzedamy, przywrócenie szczęścia też sprzedamy, szybkość też, przywrócenie siły zostaje, to mamy doskonałe przywrócenie wytrzymałości, to sprzedamy, zwinność tak samo, tu jest przywrócenie zdrowia, małe mikstury wznoszenia. Tutaj trochę tego flinu i tej brandy mamy. To na razie sobie zostawmy. Jeszcze tą maść pędraka i książkę. Wszystko? Teraz to jest jaka książka? Aha, ten dziennik i ta książka zamknięta na klucz. No to okej. I o 6 może. Ciekawe, czy się zgodzi. A, zgodził się. Oj, proszę, i od razu założył tą szatę, co mu sprzedaliśmy. I chyba buty tak samo. Bierzemy to, to z kumem bierzemy i schodzimy tutaj na dół. Ona sprzedaje tam chyba wytrychy, o ile dobrze pamiętam. I tak, tutaj schodzimy i tutaj zaraz będziemy mieli zadanie, ale tutaj, o, jest jeszcze ten mały sekret. No, tam sekret. Po prostu tutaj mamy parę rzeczy dość cennych jak na ten etap gry. Tutaj jeszcze mamy topielca. Co tutaj masz? Zwykły amulet, zwykły pierścień, sztukę złota i amatorską sondę. To to weźmiemy, to weźmiemy. To sobie zatrzymaj, gościu. Okej, okay, i teraz wcelować w tą kładkę. No. Ach. No, kurde. No, ciekawe, czy słyszycie ten, jak jedzie tutaj karetka na sygnale. Niby 10. piętro akademika, to strasznie, strasznie słychać. Tutaj zaraz obok jest płatnerz, z tego co wiem, no to tutaj weźmiemy to wszystko. Udało się? O, proszę, udało się wszystko wziąć nawet za jednym razem. Dobra, to my od razu sobie pójdziemy do tego płatnerza. No, płyniemy, płyniemy. Okej, okay, to my idziemy tutaj, jakoś wyjdziemy. No! Wychodź. Okej. Okay. Nie z tej, tylko tutaj. I on pewnie też nie będzie chciał od nas kupić tego księżycowego cukru, ani skumy, to od razu już wyrzucę. Cukier. Ale w Balmorze na pewno jest jakiś karzit, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Handel. 1500. No to chyba wszystko mu opchniemy. To, 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 to. I to. Wszystko? Wszystko, okej. Okay. To jeszcze podniesiemy. Zaoferuj. A, ubrał wszystko, co mu sprzedaliśmy. Ech. Dobra. I gdzie ta skuma jest? O, tutaj. Minąłem. Tutaj i idziemy dalej. Tutaj właśnie już do tego zadania. Tylko, no, idź. Jeszcze wezmę sobie ten pierścień i się uleczymy odrobinę. Bo z tego co wiem, to... Chociaż teraz nie zwracam na to uwagi, ale jak jesteśmy teraz na przykład poturbowani albo coś, to też postacie inne mają do nas gorszy stosunek. Więc no, trochę się wyleczyliśmy. Dzisiaj 52, normalnie chyba powinno być 55. No ale mniejsza z tym. Witaj, przyjacielu. Chcesz ubić wspólny interes? A o co chodzi? Coś ci powiem. Muszę dostarczyć tę niewolnicę osobie imieniem Vorar Helas do osady Balmora w ramach zapłaty. Dla ciebie nie powinno to stanowić problemu. Dostarczyć niewolnicę, mówisz? Taki mały, niedokończony interes. To Vorar Helas jest osobą, której sporo wiszę za na mocy zawartej jakiś czas temu umowy. Rabina powinna to załatwić z nawiązką. Niektórzy niewolnicy są naprawdę wiele warci. Interesuje cię może praca? No to dobrze, odprowadzę do niego tę niewolnicę. Świetnie! Helas przybywa we wschodniej części osady Balmora. Powiedz mu tylko, że przysyła cię Relam Arint. To to ten gość, z kim gramy. Ta niewolnica wymaga jednak specjalnej opieki. Ona jest warta więcej niż ci się może wydawać.
Drabina może i nie wygląda oszałamiająco, ale liczy się przecież bogate wnętrze. Rozumiesz, co mam, o co mi chodzi? No powiedzmy. Cześć, drabina. No to dobrze, to my tutaj odejdziemy trochę i widzicie, idzie za nami. To znaczy, teraz będziemy ją prowadzić. No chodź. Kici, kici, kici. No, idziemy. No to dobrze, to my wychodzimy. O, cześć. My wychodzimy, ale tutaj o sobie możemy z nią porozmawiać nawet. Rabina została zabrana. Wysłał ją Relamach Arinit. Mój los jest przypieczętowany. No to jest Rabina. A o co chodzi? Tak, był moim panem. Teraz jednak muszę dostarczyć zapłatę. W sensie siebie. Ależ nie, Rabina stanowi jedynie część zapłaty. Jej zadaniem było połknięcie wielu paczuszek zawiniętego księżycowego cukru. To on stanowi prawdziwą zapłatę. Jak więc widzisz, coś takiego jak nadzieja ucieczki w tej sytuacji nie istnieje. A więc chcesz uciekać, to przecież zrobili z ciebie przemytniczkę. Rabina nie będzie miała szans, kiedy już dostanie się w niewoli tego potwora. Woda Hellasa. Kurde. Najchętniej zabiłby Rabinę, aby zdobyć lekarstwa z jej brzucha. Jedyną nadzieją Rabiny jest twoja dobroć. Możesz pomóc mi w ucieczce. Są osoby, jak na przykład Imkilaya z Ebonheart, który chętnie pomógłby takim jak ja w powrocie do domu. Jednak skoro on nie żyje, nie ma dla mnie żadnej nadziei. Moja ucieczka jest skazana na niepowodzenie. Ej, spokojnie. Pomożemy ci dotrzeć do Imkilai. Podejmiesz się tego zadania? Oczywiście, posiadasz boskie błogosławieństwo. Rabina jest ci wdzięczna. Może moglibyśmy pójść razem? No, pewnie. No to dobrze, to my idziemy. Do Ebonheart można się dostać tutaj z Hlaout za pomocą statku. Ale ty idziesz? No, chodź. Hop. No i tutaj właśnie mamy przewoźnika. Tak, dzień dobry. Witam Hlaout. Tak, podróż. I mamy Ebonheart. Teraz, o właśnie, anuluj. Jeszcze zobaczycie. Tutaj, o widzicie, jest 10 rano. A teraz, kiedy użyjemy podróży do Ebonheart. No, dalej. Widzicie, już jest 3 po południu. To nam 5 godzin zajęła ta podróż z Rabiną. No ale dobra. Z tego co pamiętam, to ten gość, o którym mówiła... Idziesz? Matko, chodź. To on znajduje się w poselstwie argoniańskim. Tutaj właśnie na terenie Ebonheart. Idziesz? Zazwyczaj ci, co z nami podróżują, to są strasznie wolni. No. No idziesz? No chodź. Tutaj. I tutaj jest właśnie poselstwo argoniańskie i poselstwo Skyrim. Tutaj przy tej studni. Tutaj właśnie mamy... O, poselstwo argoniańskie. Tutaj mieliśmy dotrzeć. I... Ej, gdzie ty jesteś? No, aż taka wolna jesteś. No kurde. Właśnie nie można na przykład, kiedy się kogoś eskortuje, nie można używać na przykład podróży z pierścienia przeniesienia i tak dalej. Rabina trafiła w bezpieczne miejsce. Zostanie tutaj i znajdzie kogoś, kto jej pomoże. Pewnie, no, nie ma za co. O, tutaj jest ten Imkilaya, do którego mieliśmy ją doprowadzić. Dziękuję, u mnie wszystko w porządku. Czym mogę ci służyć? A my przyprowadziliśmy tutaj małego kotka. Dobrze, że się tu znalazła z twoją pomocą. Słyszeliśmy o opowieści o przemytniku, o przemyceniu narkotyków w ciałach tych biedaków. Przemytnicy i poganiacze niewolników zniżyli się do wszystkiego dla zysku. Zniżą się do wszystkiego dla zysku. Udzielimy jej potrzebnej pomocy. Dziękuję, przyjmij to w zamian za swoją pomoc. Być może pomoże ci to w finansowaniu innych misji dobrej woli. Trzymaj się. I otrzymaj się 400 sztuk złota. I tak, na razie to właśnie chciałem zrobić w Hlaout, więc teraz użyjemy pierścienia
przeniesienia, aby przenieść się do Seidanin i ostatniego miejsca, gdzie mieliśmy pierścień oznaczenia. Widzicie? I nie minęło tyle czasu, jak podczas podróży statkiem. I widzicie, mamy wszystkie współczynniki zregenerowane podczas tamtej podróży. To tak, to tutaj sobie dajemy spokój z tymi rzeczami i od razu się przeniesiemy stąd do Balmody. Nie chcę iść piechotą do Balmody tam przez Chlaot i tak dalej. Użyjemy łazika i szybko się tam przeniesiemy. Oczywiście szybko względem tego zagrajmy, a nie względem czasu w grze. No. A oto i Balmoda. Jesteśmy na miejscu. A więc idziemy. Hop. I hop. Dobrze. To my pierwsze rzeczy, jaką tutaj zrobimy, to udamy się do jakiegoś handlarza, żeby sprzedać to księżycowy cukier i skumę. Gdzieś tutaj powinien być, tu jest parę sklepów. Tutaj. Tutaj są gildie, do nich też dołączymy. No i oczywiście pójdziemy do Caiusa Cossadesa, aby ruszyć główny wątek. Ale na razie ja tutaj zakończę, bo chyba już czas mi się kończy. No, a więc tak, więc w następnym odcinku będziemy tutaj przemierzać właśnie to miasto Balmoda. I zobaczymy, co nas tutaj spotka. Zatem trzymajcie się i na razie.